Pozwólcie Państwo, że przywitam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Rzegocki. Mam przyjemność kierować projektem Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie, który wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest organizatorem tej konferencji, ale pomysłodawcą tego, żeby na naszym wydziale odbywały się konferencje poświęcone dorobkowi polskiej emigracji w różnych krajach, a w szczególności w pierwszym rzędzie we Włoszech i w Rosji, jest pan dziekan profesor Bogdan Szlachta, którego bardzo proszę o otwarcie konferencji. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, który przedstawiłeś się jako liberał, wolność przede wszystkim. Ja zaproszę jednak studentów, może nie jestem liberałem, zaproszę jednak studentów tego okrągłego stołu, usiądźcie państwo z nami. Nie alienujcie się państwo, mówiąc pewnym dziwacznym językiem. Zapraszamy niezwykle serdecznie. Witam państwa niezwykle serdecznie na konferencji Rycerze Wolności. Polska diaspora we Włoszech i w Rosji w XX wieku. Polityka, społeczeństwo, życie codzienne. Witam państwa niezwykle serdecznie w imieniu całej społeczności Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, starego uniwersytetu obchodzącego w tym roku akademickim 650-lecie istnienia i znajdujemy się w najstarszej części naszego uniwersytetu, w najstarszej z zachowanych części naszego uniwersytetu, w tym budynku, który się nazywa Collegium Maius i ponoć pochodzi z 15 stulecia. Witam państwa w imieniu społeczności, która liczy w tej chwili 5000 studentów, 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych. Zatem jest to społeczność dosyć spora i ta społeczność jest o tyle interesująca, że gromadzi z jednej strony tych, którzy zajmują się fundamentalnymi studiami w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, a z drugiej strony tych, którzy korzystając z dorobku politologów, badaczy w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, zajmują się poszczególnymi regionami świata od Ameryk obu po Japonię. Zatem zajmuje się studiami regionalnymi, zarówno tymi, które dotyczą Bliskiego, Dalekiego Wschodu, jak i tymi, które dotyczą obu Ameryk, i tymi, które dotyczą Europy, ale też tymi, które dotyczą nawet Afryki. Cieszę się, że możemy się spotkać na naszym wydziale na konferencji, która w naszej intencji początkuje cykl konferencji traktujących o rycerzach wolności. Taki romantyczny tytuł został wymyślony nie przeze mnie, wbrew temu, co powiedział pan profesor Rzegocki, ale przez pana profesora Rzegockiego i jego zespół. Ten romantyczny tytuł jednak oddaje to, co w myśleniu pomysłodawców, co w myśleniu tych, którzy organizują te konferencje, rzeczywiście dotyczy osób, Polaków, którzy w niezwykle trudnych niekiedy warunkach, pamiętając o tym, co dzieje się na ziemiach polskich po 1944-1945 roku, starali się o przechowanie takiego myślenia, rzecz można, wspólnotowego, myślenia o tym, że naród polski kiedyś, w przyszłości, może odzyskać niepodległość, a co więcej, należałoby w związku z tym zachowywać, przechowywać przez kolejne pokolenia tożsamość tego narodu, która była niszczona w pewnym zakresie, która była zapominana w większym zakresie, wówczas gdy w Polsce przez 50 lat dominowało pewne ideologiczne, jak niektórzy mówią, nadrzeczywiste myślenie. Witam państwa na tym naszym wydziale, który jest gościnny, który organizuje mnóstwo rozmaitych konferencji, który wydaje mnóstwo rozmaitych publikacji, grupuje bardzo interesujących badaczy z rozmaitych dziedzin, od literaturoznawstwa i językoznawstwa, przez takie osobliwe dyscypliny jak filozofia czy prawo, aż po dyscypliny niewątpliwie niezwykle wysublimowane, jak nauki o polityce, a nawet tak zwane ostatnio wykreowane w polskiej rzeczywistości w 2011 roku w sierpniu nauki o polityce publicznej. Witam państwa i witam szczególnie gorąco te osoby, które zgodziły się do nas przybyć z daleka, niekiedy mając nadzieję, że tutaj na najstarszym polskim uniwersytecie i wedle rankingów w Polsce przeprowadzanych najlepszym polskim uniwersytecie będą mogli nie tylko wymienić uwagi dotyczące tego, jak kształtowało się życie Polaków we Włoszech i w Rosji, jakie było położenie Polaków we Włoszech i w Rosji od lat 40. zasadniczo XX stulecia,
ale również tych, którzy mogą świadczyć własną pamięcią o tym, jak to było, jakie były niekiedy nieopisane przez badaczy jeszcze uwarunkowania, jakie były losy Polaków w tych dwóch różnych przecież miejscach zaliczanych już to do Europy, już to w jednym z tych przypadków do tego, co się nazywa dzisiaj Eurazją, albo zgoła do tego, co jest dzielone przynajmniej geograficznie na to, co europejskie i to, co azjatyckie. Kulturowo różnie się to klasyfikuje, gdy idzie o ten drugi człon naszego podtytułu. Witam szczególnie ciepło wszystkich tych, którzy będą wygłaszać słowo na naszym spotkaniu. W kolejności osób, które pojawiają się w spisie, witam panią doktor Jekaterinę Tumanik. Nie wiem, czy pani doktor jest. Witamy panią doktor niezwykle serdecznie. W gościnnych progach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, osobliwie tego właśnie budynku z XV wieku. Witam pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kaczyńskiego. Panie profesorze, witamy niezwykle serdecznie. Witamy pana Stanisława Morawskiego. Dziękujemy niezwykle serdecznie za przybycie. Wspominam z rozrzewnieniem tę naszą rozmowę gdzieś tam w dziwnym miejscu, gdy promowaliśmy, chyba to było przy tej okazji, promowaliśmy, proszę sobie wyobrazić, taki specjalny numer czasopisma włoskiego, naukowego czasopisma włoskiego Sindacalismo, w którym osiem tekstów było w języku włoskim o ruchu społecznym Solidarność lat 1980-81 i zwłaszcza o Związku Zawodowym Solidarność z tamtego okresu. Tak. Tak, profesor Andrea Ciampani nas tutaj wspierał jako redaktor naczelny tego czasopisma, które jest zaprzyjaźniony z czasopismem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Politeia, o ile czasopisma mogą być zaprzyjaźnione. Przepraszam za antropomorfizację. Idzie chyba o redaktorów naczelnych. Witamy panią profesor doktor habilitowaną Krystynę Jaworską. Panie profesor, niezwykle serdecznie witamy. Również przybyła pani profesor do nas z Włoch, prawda? Bardzo się cieszymy. Witamy pana doktora Piotra Głuszkowskiego. Witamy panie doktorze niezwykle serdecznie. Witamy pana Józefa Korzeniewskiego. Witamy serdecznie. Witamy pana doktora Wiktora Chrula. Witamy panie doktorze serdecznie. Witamy księdza doktora Hieronima Fokcińskiego. Jezuitę, jak rozumiem. Witamy w miejsce pani Larisy Gospodnikowej, panią Swietłanę Politowską. Witamy niezwykle serdecznie. No i na koniec witam oczywiście i niezwykle serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej konferencji i zrobili to na tyle skutecznie, co nie jest oczywiste, że zebraliśmy się tutaj w sali Michała Bobrzyńskiego, liczonego do grona drugiej generacji, przedstawicieli drugiej generacji tzw. krakowskich stańczyków, krnąbrnego jednak stańczyka, bo przecież nawiązującego, jak to się w literaturze pisze, do tzw. ujęć pozytywistycznych niemieckich i wyjaskrawiającego kosztem tego, co robili przedstawiciele pierwszego pokolenia stańczyków, raczej moment władzy niż moment społeczny. W każdym razie dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowania tej konferencji, którzy działali na rzecz jej zorganizowania. Osobliwie dziękuję bardzo serdecznie pani Małgorzacie Stefanowicz. Publicznie to uczynię. Dziękuję bardzo serdecznie pani Ewie Hajdasz. Nie wiem, czy pani Ewa jest z nami. Pewnie działa gdzieś na rzecz zorganizowania jeszcze bardziej skutecznego. No i last but not least, mówiąc ładnym językiem stosowanym na konferencjach, witam pana profesora Arkadego Żegockiego, dziękując mu niezwykle serdecznie za koordynowanie prac około zorganizowania tej konferencji. Na koniec, zachęcając Państwa do tego, by aktywnie uczestniczyć w tej konferencji i życząc Państwu udanych obrad, powiem jeszcze, że ta konferencja zorganizowana jest w ramach projektu, którego nazwę pan profesor Żegocki już wymienił, kierownik tego projektu. Pan profesor Żegocki już wymienił, mianowicie w ramach projektu Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, projektu wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszymy się bardzo, że pomysł organizowania takiej konferencji, a nawet cyklu
a wstępnie przynajmniej jest w polu zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i że w ten sposób Rzeczpospolita Polska może, również używając sił Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wesprzeć polskie środowiska pozostające poza granicami Rzeczpospolitej, poza macierzą. Życzę Państwu, dziękując wszystkim Państwu za przybycie i za zorganizowanie tej konferencji, życzę Państwu udanych obrad i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zdołam się z Państwem zobaczyć, albowiem muszę teraz iść otworzyć kolejną konferencję, tym razem dla gości z 5 różnych krajów należących do tak zwanego Partnerstwa Wschodniego i tam trzeba będzie mówić po rosyjsku. Miłych obrad życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w pierwszym punkcie naszych obrad. Serdecznie zapraszam Panią Jekaterinę Tumanik, no i oczywiście Pana Profesora Grzegorza Kaczyńskiego, który jest już na miejscu. Zanim poproszę o wygłoszenie pierwszego referatu, trwającego mniej więcej 15, maksymalnie 20 minut, pozwólcie Państwo, że usprawiedliwię krótko tą nazwę tej konferencji. Ona, myślę, że nie wzbudziła wielkiego zdziwienia. To jest oczywiście nawiązanie do słynnego wykładu danego przez Oskara Haleckiego na Uniwersytecie Columbia w latach 50., kiedy to obecność polskich naukowców poza granicami Polski nazwał właśnie rycerzami, szermierzami, żołnierzami wolności, the soldiers of freedom. I stąd właśnie inspiracja. Wydaje się, że obecność polskiej diaspory za granicą bardzo często wiązała się właśnie z myśleniem w kategoriach wolnościowych. I to jest jak gdyby jedno bardzo ważne nawiązanie. Drugie bardzo ważne nawiązanie to jest ten element, który łączy, wydawałoby się, dwa dość odległe kraje, Rosję i Włochy. I oczywiście tym elementem w XX wieku jest droga armii generała Andersa, droga drugiego korpusu, który ze Związku Radzieckiego dotarł aż do Włoch i bardzo często dawał początek polskiej obecności w wielu miejscach, zarówno na terenie dawnego Związku Radzieckiego, jak i na terenie Włoch. Przepraszam, po raz pierwszy czytam referat po polsku, ale... Поляці на Сибирі. Поляці сон єднон з мнійшощі народових на Сибирі. Група та повстава в виніку добровольних ораз примусових міграцій від 17-го до 20-го віку. Поляці з Сибирі становлен групи етнічне походження емігрантського. Опроч сивок політичних був шерег інших друг передоставання ще поляків на Сибирі. А важніший з них в реляції Ілощовий то 19 і початок 20-го віку скерування до служби військової, адміністраційної і релігійної. Przełom XIX i XX wieku, przyciągnięcie specjalistów w związku z budową kolei i gospodarczym rozwojem regionu, dobrowolne przesiedlenie chłopów na terenie niezamieszkałym. Lata 30 i 40 XX wieku, przesiedlenie i deportacje. Wspólnoty narodowe, których mieszkańcy żyją poza granicami własnego kraju, але утожсамяючи з його історією і культурою, називано сон в Польщі полонію. Можна повідомити, що та назва утрваліва ще обіцне також і в Росії. Появлення ще поляків за Уралом дотичає пшелому 16-го і 17-го віків, кіде то уродзоних в Жечпосполітей взєнтих до неволі під час воєн польсько-російських керовани головне до Сибирії Заходній. З колії честь поляків зналежалася на Сибирі в характері особ, які працювали для Росії. Польських присідленців на Сибирі називано «Літвом» або «Козаками з реєстру Літовського». Назва та зв'язана є з приналежністю до історичного обшару Великого Ксьонства Літовського. Огульна лічба осідлених на Сибирі Літви то зіж не є усталена. Видвук недокладних даних доходзіла до кілку сит, а навіть кілку тисянці особ, це є дощ покажна лічба, як на тамте часу. Під кінець 17-го віку огульна ілощ півнюйонцих служби панствовим мешканців Сибирі виносило 11 тисянців.
Поляці на Сибирі були повелевані до служби військової в Тобольську, Красноярську, Томську, Єнісейську, Іркутську і інших містах і твердзях. Представители польской шляхты записывали еще до дзети боярских. Заж позостали реєстрували еще до козаков. На пристрині ляд ілощ поляков в містах вихала еще от кілку до кілку дзещон чи особ. Це було спорон ілощу падшач пред примат тамтих часов. Служба військова Привідувала не тільки удзял в дзяланнях воєнних, але також побори ясаку, творення нових ошродків колонізаційних, припровадження контролю над хвопами, підтримування пожонтку, забезпечення конвою присивок і документів панствових. Опроч півняння служби військової, присідлінці з Польщі займалися хандлем, ремеслом, управом з землі, а ті, хто ж були пішменні, півнили обов'язки скрибов і творили реєстри людності, підлягаючи оподаткуванню. Ораз брали удзяв в місіях дипломатичних. По установленню покою з Речі Посполитої єнцям воєнним дано можливість повороту на ойчизни, люб континування служби на Сибірі. В 17 веку до Польщі вертались 90% засланців. Головним варунком для тих, хто ж позастановили зостач, було приємче православ'я. Це давало аванс службовий і підвищки пенсії. Поляці, хто ж позостали на Сибірі, часто в'язали ще з росіянами і ступньово русифікували ще. Зрут потомків поляків на Сибірі в 17 веку належе вирожніч воєнна династія Павлуцьких, династія ужондніче Цитовичів і Годлівських. Лісти тен можна би множить. Так звана польська сивка на Сибір в чонгу цави своєї історії дотичилась не тільки особ народовищі польській, але також німців, літвінів, білорусінів, французів і інших. В сполучесній історіографії то власне політична силка поляків на Сибірі є збадана найбарчі щоголова. Але і в ній сон істотні люки. Належа то них предівшистким зісвання політичне в окресі менше повстаннями. Поза рамами того окресу можна зауважити, що практично не є збадана силка поляків на Сибірі за удзял в війнах наполеонських. Дальших бадан вимага теж квестія сивки кінця 18 віку і навіть сивок по повстанню листопадовим. Цілощово зісвання поляків на Сибірі можна поджеліч на три нурти – політичний, адміністраційний і кримінальний, взрут которых домінувало тен перше. Адміністраційна, не політична сивка є ілощово на другім місці і бува систематично реалізована від початку 19 віку, а її скала до джішні є ознацована через історіків. Є то практичне незбадання з'явіску. Фактом є, що на початку в першій тижні 19 віку заледве в Томську і Окренге Каїнським губернії Томській мешкало коло 50 осіб, зісваних з Королівства Польського в рамах адміністраційних. В лятах на початку 20 віку взрут всіх зісваних адміністраційно на Сибірі поляки становили 35%, а для порівняння росіяни 36%. Розміри і механізми кримінальної силки поляків на Сибірі до джішні сон збадани, щоб у научничає іскави можна представити настанпуйонці дани і лощови. Наприклад, на пшеломі 19-20 віков в губерніях польських цороку видавано середньо 300-350 вироків кримінальних, зв'язаних з зісванням на Сибірі. В окресі від початку розбірів Речі Посполітої аж до Конгресу Віденського, який правні утверджив її приналежність до Австро-Венгер, Пруси, Росії, розпочала ще політична сивка на Сибір учасників руху патріотичного. Варто виміняти найважніші угрупування.
На переломі лет 60-х, 70-х, 18-го віку на Сибір трафали конфедерації барсці. Лічба засваних конфедератів видвук ружних жрудель виносила до 10 тисяч осіб. Większość z nich była powołana do służby wojskowej jako żołnierze i kozacy w Tomskiej i Tobolskiej gubernii, a część zesłano do Siberii Wschodniej. Konfederacja batalionu Tobolskiego były wcieleni do armii, biorącej udział w obaleniu powstania Emiliana Pugaczowa. В лятах 70-х, 80-х нотовані сон масові припадки прийшча поляків на православ'я і мавжонства з сибирячками. Конфедерати часто прибирали нові імена і назвіска. Владзе російські сприйомві тому, би конфедерації осідлалися за Уралом. А реалізації того заложення служили укази Катажини II, зв'язані з православними конфедератами, дотичонці помоці для закладних господарств на Сибирі і видання пінінзи. В 81-му року 17-го віку зісвани конфедерації отжимали можливість повороту на ойчизни. На переломі 18-19 віків на Сибірі були зсилані учасниці повстання Кощушки, яких лічебність відвук ружних жрудель становила від одного до кілька тисяч осіб. Незалежно від виданого вкрутця декрету Павла I, дозволяючого всім зісваним вручити на ойчизну, велу поляків позостало на Сибірі. Чинщ тих зісванців коло 260 осіб на початку 19 віку мешкало в Сибірі Поводньовій. Вінцньові з польських отзялів військових, волчуючих на стороні Наполеона, також були зісвані на Сибірі і вчелені до полків козацьких, які були залічені до служб військових в батальйонах сибірських, Томській і Тобольській губернії. Видвук оціни шацункової було їх коло 10 тиченців. Коли отримали вони дозволення на поверт до ойчизни, значна частина позостала на Сибірі. Осягнувши аванси військові і заложивши родзини ураз господарства. Ксьонц Ян Хенрік Сірочинський споткав в 1862 року в Омске двох поляків – Яніцького і Квятковського, з позосталих від 1812 року. Квятковський був жонатий і мав власний дім. Яніцький також був влащичелем земським і головом дюжі родзини. З дзінніка Сірочинського виніка, що були вінцньові, швентні закліматизувалися на Сибирі, сталися богатими людьми і були певноправними чвонками вищої класи співчесності мійської. По війнах наполеонських і до повстання листопадового на Сибирі зісвани коло 300 осіб, переважно чвонків тайних організацій. Звільна за приналежність до угрупувань патріотичних, товариства філоматів і згромадзіння філаретів, на Сибирі зісвано 200 учнів і студентів. В року 1825 засвана чвонку в товариство патріотичного рок пушній в зв'язку з повстанням декабристів на Сибирі зналежліші представічелі польських тайних угрупувань політичних. Петр Мошинський, Северин Крижановський і інні. Через російських істориків сон вони залічані до декабристів. Звлаще вже на Сибірі вчелілися вони безпроблемово до славної кохорти пухатерів 14 грудня. Храбі Мошинський
odnalazł przyjaźń i najlepsze towarzystwo dla siebie w Tobolsku, w rodzinie dekabrysty Aleksandra Murawiowa, gubernatora Tobolska. Do kręgu dekabrystów wstąpili też zesłani po powstaniu listopadowym. Wszystkim znana jest historia przyjaźni dekabrysty Aleksandra Odojewskiego i Polaka Adolfa Januszkiewicza, zamieszkałych w Wyszymie w gubernii Tobolskim. Przed zesłaniem Januszkiewicz podróżował po Włoszech i zawsze woził za sobą галоншка кипрису з надгробу Лаури у коханні Великого Петрарки. На Сибирі поета розділив тен галоншку на дві чинщі і подарував одну з них Олександрові Адаєвському, який написав з тієї оказії вірш «Пошвянцони приячелові» Адольфу Михайловичу Янушкевичу, розділившого со мною ветку кипарисову з могили Лауру. Та галоншка з Сибирі і Вог была хронена ничем швента реликвия пшес Адаевского з рут его найдрожших жичи, аж до трагичней смерчи поэты на Кавказе. По ствумене повстання листопадевого масове політичне засвання поляков на Сибири стали ще регулярним з'явіським ораз єдним же жрудель кштавтування ще міщової діаспори польські. Затем на початку лят 60-х на Сибирі сон сивани учасниці повстання листопадевого, коло 10 тисяч. Взробніх дженки своєї дзявальності сполечні і яку авто же вспомнянь у Сибирі найбарже знани Руфін Петровський і Агатон Гіллер. В 1833 року сказане на жаслання на Сибирі зостає чунковий рух у назві «Партизантка Залівського». Сон певні дані на темат засваних до Сибирі Всходній 59-чі Залівчиках, взрут которых належи вимініч Зелінського, Вебера, Мігурського чи Сосіновича. На пшеломі лят 30-х і 40-х на Сибирі зналежли ще чвункове угрупувань патріотичних швентокшистців і зв'язку люду польського, учасниці списку Шимона Конарського. Некто ж із них – Ева Філінська, Леопольд Неміровський, Ручинський, Глаубіч Сабінський, Бопре, Валецький, Грушецький – внішли віли ценного до польсько-сибирійського дзідзінства культурово-історичного. Наступне літо – то епоха систематичних політичних сивок поляків на Сибирі, головним етапом яких було вислання до Сибирі чвунков зв'язки Хвопського на чолі з його предводителем ксьонзем Петром Щегенним. В цілому около двох третіх засванців політичних становила шляхта ораз польсько-литовська інтелігенція. Обов'язок надзору над засваними поляками належав до адміністрації Мийської, але в практиці суровий регламент часто не був пристосований. Віли осідлових засванців, а навіть каторжниці, посідали неофіційну можливість отримання пашпорту і переміщення ще по територіям Сибирі. Це дозволяло їм займуватися пшенщенб'юрством, хандлем ораз жемісвим. Жонт же зволіл призначати засланим по 15 дзяшинчин земі рульній. Релятивна вольність давала засланим можливість займування ще не тільки до господарження, але також до бадань наукових тамтих теренів. Належи підкреслити, що викшталчені засланці звлаще лікарі і научителі мали виянкове право свободи на Сибирі. Їх позиція засванців в засаді була тільки формальна. Запотребування на представителі пошчегульних заводів було то на Сибирі важніше, ніж право. Лікарі посідали практики приватні, вілі викшталчених засванців заробляло на життя як корепетитори, бендач жолнежами батальйонів сибирійських чи навіть каторжниками, жили в засаді як вольні люди і чешили ще за звученим стосунком міщової людності, в тим також у жендніков.
Терміни прибывання на каторзе і зіссванню могли улеганч скрацанню на скутик амністії. Новий етап в історії польських політичних сивок на Сибірі настав по обаленню повстання Стичньовіку. Целощиво на каторген ощадленіще до служби військової, згодні з наказом сундовим, ураз в пожонку адміністраційним і під надзор владзи, зісвану до 2000 особ. Як і в попшешніх лятах, значний відсоток зісваних становили представителі польської шляхти і інтелігенції. Віло з них вплинуло значне на розвой культури регіону. Належав серед них вименіч бадача Сибірі Дибовського, його вспультоважища і в експедиціях Годлєвського, геологів Черського, Чекановського, археолога Міхала Вітковського, педагога Сінковича, маляжі Сухачевського, Котерля, Вронського і інших. В лятах 70-х, 90-х, 19 веку зачали ще масове засвання на каторги і осідвання учасників польського руху революційного і соціалістичного. На концу 20-го віку дзенки маніфестови царськими засванці політичні отжимали право повороту на ойчизни. Але виїжджала головна шляхта. Вончення на ойчизни вручило заледве коло 60% з примусово висваних на Сибірін поляків. Взрут польських засванців завжди був високий відсоток молодих, добре викшталчених особ, які отримали на Сибірі нові можливості. Винаймовано їх в характері научителі і гувернантів, а також керівників і ксінгових до пшенченбюрств приватних. А лікарі проводили інтратні практики. Поляці займувалися ще жемісним хандлем, проводили власний бізнес, часто надюжа скали. Видобича звота жеглуга. Вілі з них ставали ще богатими людьми. Прикладом вартим вимінення є Юзеф Адамовський, бивий політичний засваний конарчик, з іменем которого зв'язане є повстання Заходно-Сибирійський жеглуги Жичній. Засвани поляці внесли значний вклад в розвій культуральний за господарування Сибирі. Істотна роль польські засванці відіграли в творенні і розвою культури музичної регіону. Зруд них були директори оркестр Константи Воліцький, творці музичних і вокальних заспулов, знаний педагоджем Савічевський. В другій полові 19 веку за Уралом зналажло ще віло медиків і природників. Належи вспомніть у джалальності польських лікарів, Ожешко, Бопре. Польські засвання мали вплив на наукові бадання Сибирі, розвій геології, географії, археології, лінгвістики і етнографії. Шикульним феноменом культуролом є польська література посвянцона Сибирі. В 19 веке наплив поляків на Сибирі відбувався також попшес влучення до служб панствових. Поляці їхали служити на Сибирі з власної волі, зважаючи під час загосподарування обводу Амурського і Далекого Сходу. Тематика служби панствової поляків на Сибирі є обіцяне дуже популярна в історіографії російській. Поляці були зареєстровані на служби в місцевих плацовках адміністративних і подзялах військових, в інститутах ошвянтових і медичних ораз в сондах. Знані са випадки зробіння через поляків кар'єри на Сибірі. Олександр Іванович Деспот-Зінович, наприклад, Станіслав Романович Ліпарський. Поляці на Сибірі активно інтегрувалися з місцевою елітою адміністративною і класом бізнесовим. Спрійон для тому між іншими нової реляції родзіни. Стандаровим з'явіським на Сибірі було вибирання собі через польських ужендників і військових нажичених з руд богатих і вишталчених на модле європейської паньонок бедуйонських цурками заможних бізнесменів.
W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się migracja gospodarcza mieszkańców Polski na Sybirię. W tym okresie bardzo zauważalna jest działalność przedsiębiorczy Polaków. Oni organizowali oni w miastach sybiryjskich produkcję maszyn rolniczych i artykułów spożywczych, zajmowali się aptekarstwem, zostawali restauratorami. Polacy stanowili znaczna część grona wykładowców Sybiry, od wiejskich nauczycieli aż do profesury uniwersyteckiej. Pierwsze szkoły muzyczne szeregu sybirskich miast, Irkutsk, Chita, Nowoniekolaevsk, także powstali dzięki Polakom. Na końcu XIX wieku na Sybirii mieszkało na stawie koło 10 tysięcy wolnych Polaków. Później ta liczba urosła do 21 tysięcy osób. Польська рольна колонізація Сибірі почалася в другому кварталі 19 віку, однак її скала не була значенця. Початок польської масової рольної колонізації дотичим кінця 19 віку. В кінці 19 віку хлопці становили коло 60% польської меншості на Сибірі. Przepraszam, ja nie uspiewałem. Ja рассчитывала на большее время прочтения доклада. Меня ориентировали на полгодины. На полчаса. Нет, то прошу полгодины, то бардзо прошу полгодины. В tej chwili 26 минут минуло. Прошло 26 минут. Еще 4 минуты. Повкруче. Найінтенсивніша міграція, перед усім, у характері рольничним, відбувалася на переломі 19-20 віку під час реформ Петра Столипіна. Враз з початком будови і експлуатації колії Транссибірської на Сибирі вспевніла бідота з польських губерній. От того часу Сибиря втрачить для поляків значення зісвання і вензіння і стає ще обшаром вольного осідлання ще і нових можливостей економічних, заводових і служонщих розвойові кар'єри. Економічна міграція на Сибирі об'єла теж роботників польських. Працювали там в копальнях, при звозах в губернії Іркутській, при будові колії Транссибірській, на фабриках. Згодно з російським списом людності, на початку 20-го віку на Сибирі прибувало около 52 тисяч поляків. Поляці взяли активний удзял в видаженнях, зв'язаних з революцією Пожарніковим і творенням Зв'язку Радзіцького. Значенце є також їх удзял в шеренгах бялих. По війні домови поновна еміграція поляків в Сибірі осягнула огромні розміри. Але то були хлопці. То główni chłopi korzystali z niniejszego prawa. Polacy mieszkający w miastach praktycznie nie korzystali z prawa do repatriacji. Sybiria dała im nowe możliwości. Wielu z nich zdążył się zadomowić i zostać zatrudnieni. Polityka socjalna władz radzieckich dawała rozległe prawa i przywileje prostym ludziom. Darmowe wykształcenie i służba zdrowia, ulgi socjalne. Polacy aktywnie wdarzali się w nowe życie, pracowali w organizacjach społecznych i związkach zawodowych. Dążyli do władzy. Dzieci Polaków kończyli szkoły i zdawali na studia. Просимо закінчення. Я не успіваю так розказати о депортаціях.
Если будут какие-то вопросы, я на них отвечу. И пару слов на сегодня. Что сегодня? Обычно на обшаре Сибири дзявайон 202 народовые культуральные организации полонийны. По списку людности за Уралом мешкало 204-205 тысяч поляков. Прошу. Bardzo przepraszam, ale gorąco oklaski. Geneza i obraz polskiej migracji we Włoszech. Jedną z osobliwości Włoch stanowi fakt, że jest to kraj, który na przełomie ostatnich 20 lat przekształcił się z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny. Liczba imigrantów szacuje się na dzisiaj na około 9% ludności, czyli blisko 5 milionów osób. W tej masie polskich emigrantów jest około 140 tysięcy. Liczba ta obejmuje tylko częściowo środowisko określane mianem Polonia, to znaczy osoby, które uznają Włochy jako swój dom, nawet jeśli nie są naturalizowani. Środowisko dzisiejszej Polonii należy szacować na kilkanaście, a może nawet ponad 20 tysięcy ludzi. W sensie genetycznym polskie środowisko imigracyjne we Włoszech ma swoje korzenie w czterech głównych falach, a może w typach imigracji, które chronologicznie można przedstawić następująco. Historyczna, kombatancka, solidarnościowa i zarobkowa. Emigracja historyczna pod nazwą migracja historyczna należy rozumieć polskie środowiska istniejące do dzisiaj we Włoszech, które kultywują i rozwijają tradycje historycznych więzów polsko-włoskich, a z którą są związani pokoleniowo, rodzinnie, środowiskowo lub tylko tożsamościowo i symbolicznie. To o niej myślał Jarosław Reszczyński, konsul w Rzymie, pisząc o starej Polonii przed 89 rokiem. Była jego zdaniem z pewnego punktu widzenia jednorodna, reprezentowała poziom wykształcenia średni i wyższy, wyrastała z dawnej tradycji polskiej kultury. Zdaniem moim jest to pokolenie kulturowego pomostu pomiędzy wielowiekową polską tradycją migracyjną we Włoszech, a dzisiejszym polskim środowiskiem migracyjnym o charakterze kulturowo-społecznym. Śmiem twierdzić, że świadomość historycznych powinowactw polsko-włoskich, posługując się szczęśliwym sformułowaniem profesora Bramera, jest na tyle powszechna w społeczeństwie polskim, że można ją przyjąć jako swego rodzaju akulturację antycypacyjną wśród polskich imigrantów. Włochy dla Polaków, jak to określiła profesor Kłoskowska, to sąsiedztwo z wyboru, a nie sąsiedztwo narzucone przestrzennie lub geograficznie. Polsko-włoskie koincydencje kulturowe są tego szczególnym świadectwem. Żeby nie sąsiedztwo z wyboru charakteryzujące stosunki polsko-włoskie ma odległą tradycję i kształtowała się przede wszystkim w dwóch okresach: odrodzenia i zaborów. Wspomnę tylko o dwóch instytucjach i miejscach, które do tej pory funkcjonują, trzech miejscach, które do tej pory funkcjonują, a są dziedzictwem kulturowo-historycznym stosunków polsko-włoskich, emigranckich. Pierwsza to jest kościół świętego Stanisława w Rzymie, założony w 1575 roku przez kardynała Hozjusza, które istnieje do tej pory jako ważny ośrodek duszpasterski i społeczny. Druga to jest Café Greco, kawiarnia w centrum Rzymu, która do tej pory funkcjonuje, a która w pewnym okresie, szczególnie na przełomie XIX-XX wieku, pełniła rolę ośrodka kulturowego Polaków. To jest coś w rodzaju kawiarni Jamy Michalika. Przez tą kawiarnię płynęli, że tak powiem, słowacki, krasiński, Norwid, Kraszewski, Siemiracki, Gierymski,
Kolopnicka, Sienkiewicz, Kazimierz i Włodzimierz Tetmajer. Także tam była biblioteka przez pewien czas i koło polskie. I przede wszystkim trzeba wspomnieć również o powstałej w latach 20. A początkowo w latach 80., którego spiritus mowę z tego przedsięwzięcia, czyli stacji Polskiej Akademii Umiejętności, która przerodziła się w Polską Akademię Nauk, był profesor Kazimierz, nie Kazimierz, tylko Józef Michałowski. I ta biblioteka, ta stacja istnieje do tej pory. Przed chwilą wybuchu I wojny światowej środowisko emigracyjne we Włoszech liczyło około 1000 kilkuset osób. Mimo to miało ono już pewne doświadczenia stowarzyszeniowe, które sięgały początkowych lat ostatniego stulecia, czyli XIX wieku. Istniało około 20 stowarzyszeń polskich w Rzymie, Mediolanie, Wenecji, Turynie, Trieście i Bolonii. Należy też wspomnieć o istniejącym wówczas już Instytucie Kultury Polskiej w Turynie, założonej przez Attilio Beżeję, który do tej pory jest bardzo, ma wielką tradycję. W 1940 roku, z chwilą włączenia się Włoch do wojny, wszystkie placówki dyplomatyczne i kulturalno-społeczne zostały zlikwidowane. Tym samym wszyscy Polacy stali się emigrantami politycznymi, dla których ostoją okazała się ambasada przy Stolicy Apostolskiej, kierowana przez Kazimierza Papę. Liczebność emigracji polskiej w owym okresie szacowana jest na około 3000 osób. Obecnie emigracja historyczna wykazuje symptomy dość zaawansowanej lub niemal kompletnej integracji ze społeczeństwem włoskim i stanowi trzon środowiska określonego mianem Polonia. Emigracja kombatancka, czyli emigracja związana z powojenną środowisko, które się rekrutuje z byłych żołnierzy II Korpusu Polskiego, Wojska Polskiego, dowodzonego przez generała Andersa. I to jest właściwie, którzy przyszli z Syberii, to jest właśnie ta nić, wątek, który łączy te dwa tematy, rosyjska i włoska, ja sądzę, emigracja. Nie ma potrzeby, była to grupa rozproszona społecznie, niedostrzegalna, ale która w polskim środowisku przez wiele lat stała się żywym, prawie najważniejszym depozytariuszem wartości patriotycznych. Nie ma potrzeby w tym gronie przypominać heroicznej i tragicznej karty II Korpusu. Warto natomiast zaznaczyć, że bitwa na Monte Cassino, która stała się ikoną walki o niepodległość, była jedną z wielu stoczonych przez żołnierzy Korpusu we Włoszech. Na długim szlagu bojowym, począwszy od lutego 1944 roku, żołnierze wyzwolili wiele miejscowości, w tym Anconę, Loreto, miejsce sławnego sanktuarium maryjnego, Forlì, Faenza, skąd pochodzi Fajans, i Bolonię. Zginęło około 6 tysięcy osób, żołnierzy. Większość z nich spoczywa na 4 polskich cmentarzach wojennych, w Casa Massima, niedaleko Bari, na Monte Cassino, w Loreto i w Bolonii. Po zakończeniu wojny żołnierze korpusu przebywali we Włoszech do przełomu lat 46-47 w obozach dla uchodźców rozsianych po całym Włoszech. Następnie w wyniku przesilenia politycznego spowodowanego uznaniem rządu polskiego w Warszawie przez Włochy, za przykładem Anglii i Stanów Zjednoczonych, nastąpiła demobilizacja korpusu, a jego żołnierze zostali przerzuceni do Wielkiej Brytanii. Zdecydowana część wybrała migrację, rozpraszając się niemal po całym świecie. Niektórzy powrócili do kraju, z liczącego 112 tysięcy korpusu, łącznie z osobami cywilnymi, pozostała we Włoszech nieliczna, jak zaznaczyłem, garstka kombatantów, około 300, właściwie powinno się mówić o ekskombatantach w sensie konkretnym. Znaleźli się oni zrazu w trudnej, trudnej sytuacji egzystencjalnej, którą pogarszał ówczesny klimat polityczny. Wiele z nich poślubiła Włoszki, a tym samym paradoksalnie pogorszyło ich formalne możliwości imigracyjne, integracyjne, osiedleńcze i w sumie rodzinne ze względu na fakt absurdalny, że w świetle ówczesnego prawa włoskiego kobiety traciła obywatelstwo z chwilą zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem. Wyobraźcie sobie, jaka to była sytuacja.
Komfort i osiągnięcia w prasie włoskiej wielkiej popularności i uznania w życiu codziennym kombatantów nie przekładały się na korzyści patriotyczne i praktyczne. Imigracyjne przepisy włoskie dotyczące zezwoli na pracę i naturalizację były restrykcyjne. O środowisku korpusowym, czy korpusowym, to znaczy drugiego korpusu, w którym rozwijano akcję światową i kulturę, mam nadzieję, powie więcej pani profesor Jaworska. Ja tylko zaznaczę, że w ramach tego działalności kulturowej ożywiła się działalność imigracyjna, kulturalna w ogóle po II wojnie światowej dzięki właśnie tym akcjom. Wielu studiowało na uniwersytetach, otrzymali tytuły inżynierów i to stanowiło jakąś taki wielki zaczyn do ożywienia migracyjnego, środowiska migracyjnego we Włoszech. Były organizowane czasopisma, filmy, teatry i tak dalej. Potem to się wszystko rozproszyło właśnie głównie na zasadzie tych restrykcyjnych zasad prawnych włoskich, które dopiero potem zostały złagodzone. Druga fala emigracyjna, czyli typ emigracji, to jest emigracja solidarnościowa. Chodzi o emigrację w okresie jawnej i podziemnej działalności Solidarności. To jest 1980-1989. Dane dotyczące tej emigracji we Włoszech, odnoszące się do okresu bezpośrednio posierpniowego, do wprowadzenia stanu wojennego, są mało wiarygodne. Wiemy natomiast, że między stanem wojennym, 89, wojennym a 89 emigrowało około 30, a może 40 tysięcy osób. Wiemy również, że w kwietniu 87 roku władze włoskie przyjęły 4270 podań Polaków o azyl polityczny. Już jednak w okresie letnim liczba podań przekroczyła 9 tysięcy, a pod koniec roku 10 tysięcy. Wszyscy jednak byli, bez względu na to, że nie uzyskali statusu uchodźcy politycznego, byli jednak traktowani w gruncie rzeczy jednakowo, także nikt nie był szykanowany ani eksternowany. Więc były zorganizowane różnego rodzaju opozy, których polscy uchodźcy solidarnościowi właściwie spędzali czas na przetrwaniu i szukaniu ewentualnej drogi imigracyjnej, tej takiej finalnej, ostatecznej, czyli nie zostanie we Włoszech, tylko staranie się o azyl polityczny i o przestrzeń życiową w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada czy Australia. Około 5 tysięcy z nich pozostało we Włoszech, a pewna też liczba wróciła do kraju. Kim byli polscy migranci owego okresu, czyli tego okresu solidarnościowego? Jakie były ich motywacje i cele? W świetle danych było to w przeważającej części osoby, były to osoby młode o przygotowaniu średnim i zawodowym. Dość znaczna liczba miała wykształcenie wyższe. Wśród nich widoczną grupę stanowili twórcy, naukowcy, artyści, czyli mówiąc szerzej intelektualiści. Znaczna część uchodźców przybyła do Włoch z całą rodziną. Obok motywów politycznych emigracji poważne miejsce zajmowały motywy ekonomiczne i kulturalne. Wśród uchodźców było wielu, których pozycja materialna i społeczna w kraju była przeciętnie dobra i nie byli prześladowani politycznie. Zostawili dotychczasowy dorobek, mieszkanie, samochód, działkę rekreacyjną i tak dalej, w kraju pod opieką rodziny. Oni też dysponowali z reguły pewną sumą pieniędzy przywiezioną z kraju, dzięki czemu nie musieli szukać pracy na czarno jak inni. Aż 40% spośród badanych ujawniło, że szukali pracy, co równało się z ryzykiem utraty dotychczasowej opieki integracyjnej, imigracyjnej. Właśnie w owym okresie pojawił się włoski wizerunek Polaka jako pobywacza szyb samochodowych, lawawetry. Desperacja pchnęła niektórych na drogę bezprawia i patologii społecznej, żebractwo, pijaństwo, prostytucja. Dotychczasowy włoski wizerunek Polaka patrioty, tułacza politycznego o wysokiej kulturze osobistej,
uległ radykalnemu zaciemnieniu. Innymi słowy, obraz tak zwanych uchodźców kontrastował z wizerunkiem heroicznej solidarności przekazywanych w mediach włoskich. Nie będę tu mówił o komitetach, pewnie komitetach Solidarności i Solidarnością, które były organizowane na rzecz pomocy dla Solidarności. To pewnie powie o tym trochę pani profesor, mam nadzieję. Nie mówię o tym ze względów czasowych oczywiście. Emigracja zarobkowa, czyli w roku 1989 roku, emigracja kryptozarobkowa przekształciła się w zarobkową. Obraz tej emigracji we Włoszech odzwierciedla ogólny rys tego zjawiska, a jednocześnie wykazuje swoiste cechy. Fakt, że jest to emigracja zdominowana motywacją ekonomiczną, nie świadczy, że jej powodem jest bieda, bezrobocie, brak perspektyw egzystencjalnych. Obok motywacji zarobkowej występują dość widocznie inne motywy. Zawodowy, rozwoju osobistego, motyw emocjonalny, ucieczki do lepszego świata i motyw rozpoczęcia życia na nowe. O tym mówię na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przeze mnie i nie tylko przeze mnie. I ogólnie biorąc fałszywym wizerunkiem dobrobytu Zachodu. Jest to migracja ludzi młodych, wahadłowa, sezonowa, tymczasowa i często nielegalna. Specyfiką włoską jest dominująca większość kobiet oraz minimalny, prawie żaden wskaźnik ucieczki talentów z powodu bezrobocia intelektualnego we Włoszech i hermetyzmu struktury zawodowej. Wysokie kwalifikacje nie gwarantują pracy. Kobiety zatrudnione są głównie jako pomoc domowa, opiekunki chorych i starców. W ten sposób stały się ogniwem międzynarodowego łańcucha rynkowego, w którym imigranci nie są z pewnością protagonistami, lecz ofiarami. Ci, którzy nie znajdują stałej pracy i nie decydują się na powrót do kraju, ryzykują wejście w stan inercji migracyjnej, swego rodzaju zawieszenia migracyjnego, które może w efekcie spowodować stoczenie się na margines społeczny, bezdomność i wykluczenie. Jest to kwestia coraz bardziej poważna w obrębie polskiej migracji zarobkowej. Obecnie na podstawie ostatniego raportu ISMU, czyli Inicjatywy Studii Sulla Multietnicità, w 2011 roku we Włoszech przebywało około 109 tysięcy, czyli 110 tysięcy obywateli włoskich. Co nie kłóci się z poprzednimi danymi. Dlaczego? Raport nie bierze bowiem pod uwagę imigrantów nielegalnych, którzy egzystują w kontekście przejściowym, a nawet w kondycji wykluczenia społecznego. Jest około 35 tysięcy ludzi. Ja jest taki szacunek ogólny. Większość Polaków to głównie legalni imigranci zarobkowi, czyli ponad 70 tysięcy osób, których integracja ma charakter strukturalny za pośrednictwem formalnego zatrudnienia i uzyskanego pozwolenia na pobyt. Inna grupa to emigranci i rezydenci pochodzący z różnych fal emigracyjnych, około 35 tysięcy. Jest zrozumiałe, że powyższy zarys emigracji polskiej we Włoszech jest ze względu na charakter i cel tego referatu schematyczny, a jak każdy uproszczony. Tytułem uzupełnienia winienem zaznaczyć, że można by też mówić o emigracji politycznej, która charakteryzuje cały okres powojenny, od 1945 roku, właściwie 1944, do 1989 roku polski ruch emigracyjny, ale nigdy w sensie zbiorowym, lecz indywidualnym. Ci, którzy pozostawali we Włoszech, niemal z reguły włączali się do środowiska emigracji historycznej. Ponadto należałoby osobny paragraf poświęcić emigracji religijnej, czyli polskiemu duchowieństwu, które nie tylko zajmowało się duszpasterstwem, ale też działalnością charytatywną, kulturalną i społeczną. Ale to była, jest dość specyficzna emigracja. Księża jako Polacy byli emigrantami, a jako kapłani byli na swój sposób u siebie. Nie należy też zapomnieć o polskich siostrach zakonnych. Wystąpiła też w okresie po wyborze kardynała Wojtyła na papieża swego rodzaju emigracja, którą można by określić mianem pielgrzymkowa albo pseudo-pielgrzymkowa, z tej racji, że znaczna część uczestników pielgrzymek przybywających do Rzymu nie powracała do kraju. W owym okresie właśnie polskie władze wprowadziły nakaz powrotnego biletu.
ci, którzy wyjeżdżali. W istocie rzeczy była to emigracja kryptozarobkowa, tak jak w części emigracja solidarnościowa. Trzeba również przypomnieć o tak zwanej emigracji małżeńskiej, dość znanej w innych krajach, ale która charakteryzuje nieustannie emigrację polską we Włoszech, czyli emigrację do Włoch. Są to prawie wyłącznie małżeństwa Polek z Włochami, szacunek kilka tysięcy, szczególnie od lat 70., w których zaczęła się współpraca polsko-włoska w zakresie przemysłu samochodowego. Pamiętamy polski Fiat, Gierek i tak dalej. Wreszcie można by mówić o migracji intelektualno-artystycznej, o historycznej tradycji, czego przejawem jest dostrzegalna obecność Polaków w środowisku akademickim i artystycznym. O inicjatywach stowarzyszeniowych z okresu sprzed 1945 roku, przepraszam, ile jeszcze mam? To nie? Trzy. No bardzo dobrze. O inicjatywach stowarzyszeniowych w okresie przed 1945 roku rokiem poświęciliśmy kilka słów. Podobnie inicjatywy w okresie powojennym były bogatsze, dlatego nie sposób je prześledzić systematycznie i chronologicznie w tym miejscu z braku czasu. Wymienię tylko trzy okresy, które się różnią pod tym względem. Pierwszy to jest od połowy lat 50. od zakończenia II wojny światowej do lat 50. Drugi od lat 50. do 89. roku. Trzeci od 89. roku do 96. Potem powiem dlaczego. I czwarty od 96. do dziś. Żywa obecność żołnierzy drugiego korpusu spowodowała, że właśnie, jak powiem, ożywiły się życie stowarzyszeniowo. Potem nastąpiła między innymi powstało ognisko w Turynie w 49 roku, które do tej pory jest taką przewodnią organizacją stowarzyszenia. Powstał Instytut Historyczny, powstała Fundacja imienia Margrabiny Umiastowskiej w 47 roku. Z czasem większość powyższych inicjatyw stopniowo ucichło ze względu na to, że nastąpiła władza dyplomatyczna, komunistyczna, zaczęto inwigilować środowiska, nastąpiła swego rodzaju, ukształtowała się tak zwana kultura uniku z przedstawicielami, z placówkami dyplomatycznymi. Po roku 89 wszystko się wyrównało, otworzyła się współpraca szeroka ze strony władz tych placówek dyplomatycznych, która trwa do tej pory i owocuje szczególnie na obszarze kultury. I my mamy zorganizowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw. W 1995 roku odbyło się pierwsze spotkanie środowiskowe Polonii, ogólnie biorąc wszystkich środowisk, w Tortoreto Lido. I w 1996, dlatego właśnie to jest nowy okres, idea związania stowarzyszenia została zrealizowana w Rzymie w formie powołania Związku Polaków we Włoszech, które jest zrzeszeniem, zrzesza 16 stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz kulturalnych. Reprezentuje ono środowisko obligacyjne i polonijne niemal we wszystkich regionach Włoch. Co jeszcze można podać? Oczywiście celem tego związku jest działalność integracyjna i patriotyczna, a ponieważ ma charakter federacyjny, więc zostawia wolność działalności wszystkich zrzeszeń. Jest obecna kilka razy w roku w różnych regionach, w których działają te stowarzyszenia, w postaci organizowania zebrań zarządu i kontaktu z lokalnymi środowiskami polonijnymi. Na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć dwie inicjatywy podjęte przez Związek, które wykraczają daleko poza ramy jego środowiskowej działalności. Pierwsza odnosi się do projektu i realizacji Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino we współpracy z ambasadą polską, którego otwarcie przewiduje się na wiosnę przyszłego roku. Inicjatywa ta spotka się z wielkim uznaniem w kraju i za granicą. Hojni darczyńcy, dzięki którym powstał fundusz na rzecz budowy centrum, reprezentują środowiska krajowe i polonijne, w tym przede wszystkim Polonię amerykańską. Druga inicjatywa dotyczy zorganizowania w Rzymie, kolejnego monitora emigracji zarobkowej,
wespół z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i polskich konsulatów w dniach, które od 15 do 17 listopada, czyli my jesteśmy właściwie byłymi uczestnikami tego monitora, bezpośrednio żeśmy przyjechali na to interesującą. Tym razem monitorowe spotkanie poświęcone problematyce emigracji w dobie kryzysu było wzbogacone obecnością ekspertów i badaczy tego zjawiska z kraju i ze środowiska Polonii Włoskiej. Dziękuję bardzo, przepraszam za szybkie czytanie, ale chciałbym przekazać jak najwięcej informacji i w sposób logiczny. Dziękuję bardzo.